Siema, siema. Dzisiaj Wam pokażę przepis na sernik, który jest wegański i bezglutenowy. Z tym, że zawsze go robiłam w wersji takiej podstawowej, a dzisiaj go zrobię z dynią, także zobaczymy jak wyjdzie. A oprócz tego muszę iść do miasta na zakupy, bo znajoma zaprosiła mnie na taką imprezę świąteczną, na której będą mikołajki, więc muszę kupić jakiś prezent. Z tym, że losowanie tej osoby będzie w trakcie imprezy, także nie wiem kogo wylosuję i najlepiej, żeby ten prezent był taki, wiecie, uniwersalny. No i tak sobie pomyślałam, że może pójdę w klasykę, czyli jakieś skarpety, no i do tego zobaczymy, ile mi pieniędzy zostanie, to jeszcze coś dokupię, bo generalnie budżet jest 1500 jenów. Też jeszcze myślałam, że książka byłaby fajnym prezentem, ale tam chyba będą ludzie z różnych narodowości. Nie wiem, czy książka lepiej, żeby była po angielsku, czy po japońsku, tak stwierdziłam, że może jednak nie. No ale jak już mówię o książkach, to w ogóle Wam powiem, co teraz czytam. No bo jak przychodzi grudzień, to wiadomo, przychodzi ochota na czytanie czegoś świątecznego, zimowego, no przynajmniej ja tak mam. No i się wybrałam właśnie ostatnio do tej anglojęzycznej księgarni na Shinjuku. I powiem Wam, że był mniejszy wybór książek świątecznych, niż się spodziewałam. W zeszłym roku jakoś mi się wydaje było więcej. Ale udało mi się coś kupić. Ogólnie chciałam jakiś może romans, czy jakąś obyczajówkę. Nie kryminał, jakoś nie mam ochoty teraz na kryminał. No i słuchajcie, znalazłam Świąteczny Klub Książki. Sprawdziłam na szybko recenzję w internecie, chyba miała mniej więcej 4 gwiazdki, może 3,9, nie pamiętam już, bo to z głowy teraz mówię. No i stwierdziłam, dobra, wezmę, zobaczymy. I jestem, no jeszcze nie w połowie, chyba jakoś około 100 stron przeczytałam może. I generalnie to jest o trzech przyjaciółkach, które są mniej więcej w wieku 40 lat. Każda już ma tam jakieś swoje życie, jedna ma rodzinę, jedna jest taka bizneswoman, a trzecie się tam życie wali w ogóle. No i one się co roku spotykają właśnie na takim w klubie książek, no że czytają książki i omawiają. No i w tym roku to właśnie wypada w święta. No i razem jadą do jakiegoś takiego hoteliku i tam jeszcze jest jedno przedstawienie postaci tej właścicielki tego hotelu, więc pewnie coś tam z nią też będzie. No na razie jestem w takim momencie właśnie, że jadę do tego hotelu, ale powiem Wam, że dobrze mi się czyta, więc jeżeli lubicie jakieś takie obyczajowe powieści, także mogę polecić. No dobra, koniec tego gadania, bo jeszcze potem muszę wyjść z domu, także idziemy robić to ciasto. I ten sernik to ogólnie połączenie jakby dwóch przepisów plus moja modyfikacja, a dodatkowo dzisiaj zrobię go z dynią, także taka modyfikacja 2.0. I jako słuchajcie, zawsze robię w takiej większej kokilce, a dzisiaj chcę go zrobić w takiej formie większej. I stwierdziłam, że tą ilość tego, jaką robię na to, zrobię razy 4. No i myślę, że powinno być ok. Dobra, listę składników sobie spisałam tutaj na karteczce. Orzechy nerkowce sobie trochę wcześniej zalałam wrzątkiem, żeby trochę rozmiękły. Wyciągnęłam potrzebne składniki, no i będę sobie odmierzać. Dobra, składniki mam już odmierzone. Tu mamy suchy na spód, tu do tego mokry, no i masa sernikowa. I robię to w kolejności takiej, że mieszam najpierw to, potem łączę z mokrym, wykładam to na blachę, następnie blenduję właśnie tą masę sernikową i wlewam ją właśnie na spód i daję do piekarnika. Dobra, sernik włożyłam na 180 stopni na 30 minut, a potem zwiększę temperaturę do 200, tak na mniej więcej 5 minut, tak żeby się ładnie zarumienił z góry, no i zobaczymy jak wyjdzie. Ponieważ to jest takie ciasto sernikowe, to najlepiej, żeby ono sobie właśnie powstało przez noc w lodówce i się dobrze schłodziło. Także ja go dzisiaj nie będę w ogóle jeść, ale jutro Wam nagram właśnie jak wygląda w środku i jak smakuje. No, teraz pójdę sobie coś tam na obiad szybko zrobić, no i będę się wybierać do miasta. Thank you.
wróciłam z zakupów i tak na szybko Wam pokażę, co kupiłam w ogóle. Więc co jak miałam w planach, kupiłam skarpety świąteczne w takim czerwonym kolorze, żeby było max świątecznie. I wzięłam męskie, no bo nie wiem kogo wylosuję, ale lepiej zawsze skarpety większe niż mniejsze. I to był w ogóle taki sklep, gdzie jak się kupię 3 pary, to się jakoś taniej płaci. Chyba 3 pary za 30 zł mniej więcej. Więc dwie następne wzięłam dla siebie i kupiłam takie w takich beżowych kolorach. Jedne takie zwykłe, a drugie takie, no, troszkę świąteczne. Następnie kupiłam do tego prezentu mikołajkowego krem do rąk. Wzięłam jakiś taki, no jakikolwiek, po prostu, żeby cenowo tak wyszło, mniej więcej się zmieściło. No i do tego prezentu jeszcze dokupiłam taką wyhoduj sobie bazylię w takiej śmiesznej, jajecznej wytłoczce. Z tej serii jeszcze chyba była truskawka, mięta, koniczynka, chyba tyle. Jeszcze potem były w takiej innej serii, nie już takiej wytłoczce, tylko na przykład w małej doniczce, czy jakieś takie różne, ale to już była cena wyższa, więc stwierdziłam, że no nie bez przesadzajmy. I wzięłam tą bazylię, bo bazylia w sumie spoko, bo można zjeść. Na przykład taka koniczynka, no nie wiem, no może też można zjeść, ale no myślę, że bazylia będzie łatwa do wyhodowania. No i tak, no i kupiłam taki właśnie prezent, takie trzy rzeczy i to wszystko mnie kosztowało właśnie tak mniej więcej 1500 jedów właśnie. Myślę, że fajny prezent, no ja bym się ucieszyła. No i jeszcze tak chodząc po sklepach kupiłam też coś dla siebie, bo weszłam do H&M-u szukając czegoś na Sylwestra, bo być może pójdziemy do jakiegoś klubu potańczyć. Ja stwierdziłam, że może sobie kupię jakiś ciuch taki jakiś cekinowy, sylwestrowy, no i chciałam zobaczyć, co mają w H&M-ie. Niestety nie mieli... Kotek kino. Niestety nie mieli nic takiego ciekawego, przynajmniej w tym sklepie, co ja byłam. Ale znalazłam super koszulkę, zresztą ja już ją chyba tam pokazałam na przebitce. Świąteczną koszulkę z przyjaciół. No, stwierdziłam, że muszę kupić. Spodobała mi się, no i sobie kupiłam. I druga rzecz, to kupiłam sobie lakier do paznokci, taki z serii jakiejś świątecznej, też chyba tam na przebitce pokazywałam, że były jakieś takie zielone, różowe, no takie, ale świąteczne, brokatowe. I kupiłam sobie taki, no nie wiem, cynamonowy, taki brokat. I myślę, że sobie zrobię paznokcie na czerwono i na to pomaluję tym brokacikiem właśnie. No i to wszystko z takich zakupów, w sumie tam jeszcze coś spożywczego, kupiłam jakieś mleko owsiane, soczewice w puszce, no tego nie będę pokazywać. Także tyle na dzisiaj. Jeszcze jutro, jak nie zapomnę, to chcę nagrać te ciasta, jak je przekroję i jak smakuję, chociaż myślę, że będzie dobre. Ale no chciałam też to nagrać, także no na dzisiaj to tyle. W smaku jest bardzo dobre i zauważyłam, że przez to, że robiłam w większej formie niż zwykle, ten środek tutaj jest taki bardziej miękki, jakby niedopieczony, chociaż on nie smakuje surowo i to w sumie nie jest minus, no ale jak ktoś by na przykład chciał bardziej dopieczony, jak tutaj jest z brzegu, to w tej mniejszej temperaturze przez dłuższy czas. No i jakby ktoś na przykład nie chciał dyniowego sernika, tylko zwykły, to zamiast tej dyni zrobić taką samą ilość jogurtu. No i wyjdzie taki zwykły sernik wegański, bezglutenowy. No i to tyle na dzisiaj, w sumie dzięki za oglądanie i do zobaczenia kiedyś tam.